Okej, mamy spód, mamy sałatę, pomidorek, podwójny ser. Oj, 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 oj. I? O nie, zapomniałam o mięsie w górę. Witam Was, kochani, w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Dzisiaj będę bawiła się zestawem, który już właśnie zobaczyliście. Burger Mania od Futuramy dla dzieciaków od 6 roku życia. Jest to gra dla dwóch osób. Oczywiście chodzi o to, kto szybciej ułoży, słuchajcie, z dostępnych składników burgera. Według oczywiście kart, które są do ciągnięcia właśnie w tym zestawie. Każdy z graczy ma do dyspozycji właśnie taką taśmę, jak widzicie. Jedna strona dla jednego gracza, druga strona dla drugiego gracza. Kładziemy oczywiście różne składniki, które jadą potem po tej taśmie. No i trzeba oczywiście w jak najszybszym, jak najkrótszym czasie stworzyć dobrego burgera według kart. Mamy tutaj składniki, które są do wyciśnięcia z tych płatów na takiej pianki jakby. Proszę bardzo, pomidorki, mięso, ser i sałata. Mamy oczywiście tutaj jakieś tam naklejki, spód bułeczek i górę bułek. Są one plastikowe, tak jak i również te talerzyki. No i mamy szczypeczki, którymi nakładamy różne składniki na naszego burgera. Jedne dla jednego gracza, drugie dla gracza drugiego. No i kto będzie szybszy oczywiście, kto szybciej ułoży w dobrej kolejności burgera, czy składniki w burgerze, ten oczywiście wygrywa. No i im więcej burgerów uda nam się takich prawidłowych ułożyć, tym lepiej. Tutaj mamy na przykład podwójny sałata, podwójny pomidor, tu podwójny ser na przykład. Tutaj mamy podwójne mięso, no a takie różne karty tutaj i możliwości są. Karty oczywiście w dwóch kolorach dla dwóch graczy. No i cóż, Burger Mania. Proszę bardzo, tutaj będą one zsunęły po tej taśmie. Mamy najpierw oczywiście spód bułeczki, potem różne składniki, no i przykrywamy bułką na górę. Mamy tutaj szybsze i wolniejsze tryby. Oczywiście od najwolniejszego do najszybszego. No i karty, z których wybieramy, losujemy właściwie burgera, który trzeba ułożyć. No i proszę bardzo, włączamy taśmę. No i robimy dół bułeczki, potem sałata, pomidor, mięsko, ser i góra bułki. Chyba się udało. O nie! O nie! Trzeba oczywiście w miarę szybko jeszcze wziąć talerzyk, złapać burgera, no i oczywiście mieć go w całości. Wtedy tylko i tylko wtedy wygrywamy. Taki chyba się nie nadaje do czegokolwiek. Także no niestety, nie udało mi się w tym razem. No ale będę próbowała dalej. No to biorę nową kartę. No i dobra. Zaczynamy. Spód bułki. Sałata. Pomidor. Stek. O nie. Tak, jeden i drugi. Chyba nie ma znaczenia. O nie. Nie, 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 kończy mi się czas, kończy mi się czas. O, chyba to już się nie uda. No dobra. Oczywiście pierwszy, drugi i trzeci poziom. Ten jest chyba najwolniejszy, ale mimo wszystko nie udało mi się. Zapomniałam o mięsku. Trzeba oczywiście zwracać uwagę na wszystkie składniki, które są pokazane na karcie. No i potem oczywiście złapać na talerzyk, co w tym wypadku zdecydowanie nie mogło się udać. No ale cóż, uważam, że zabawa całkiem fajna, słuchajcie. Lajkujcie, jeśli podobała się Wam ona, tak jak i mnie. Piszcie komentarze pod filmikiem, jak podobałaby mi się hamburger czy Burger Mania. No i cóż, tak tworzymy burgery z naszych różnych elementów. Ja chyba zrobię to ręcznie, bo jest szybciej i łatwiej. Do zobaczenia.